Siemano, dzień dobry, ja jestem Zumaciek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pogramy sobie w CSGO. A jakie CSGO? Jak u ciebie CSGO nie ma? No oczywiście jeszcze nie ma, ale jak widzicie znalazłem co innego, prawdopodobnie lepszego. Mamy oczywiście grę Counter Terrorist. Bo! Dobra, okej, żeby zmieścić się w pierwszej minucie żulenia o łapki, to oczywiście dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie kolejne odcinki z serii Podrób. A ja lecę do gry, lecę do gry, lecę do gry. I oczywiście teraz już skomentujcie, powiedzcie, czy ta gra będzie lepsza od CSGO, czy nie. Od razu mogę stwierdzić, że menu wygląda o wiele lepiej niż w CSGO. Dlaczego? No bo po prostu jak na razie podoba mi się to, że ten gościu jest w 3D, w pełni 3D. Oczywiście w CSGO też mamy 3D. 3D, co jest ze mną nie tak? Dzisiaj mi się zmienia język na jakiś inny zagraniczny. Jesus. Oczywiście jesteśmy noobem, więc dajemy easy mode i... Wow. Zaraz, zaraz, czy to są misje te zablokowane? Okej, czyli mamy tutaj dosyć dużo misji. Helm. Aha. Okej, dobra. Ej, mamy strasznie dużo misji tutaj. No to, no wiecie, no bo misja, ja nie powiedziałem, że to jest multiplayer. To jest oczywiście, sam nie wiedziałem, myślałem, że to... Lecimy, już. No i dobra, mamy mapę i jest to prawdopodobnie mapa... Ja bardzo dobrze znam tę mapę. No oczywiście w wielu, wielu tysiącach Podrób CSGO występuje ta, konkretnie ta mapa, w różnych wariantach, powiem wam szczerze. Bo na przykład ta mapa jest już taka, no dosyć ma takie... Teksturki ma takie dosyć dobrej jakości. Dosyć dobrej jakości. Ale na przykład w innych podróbach już są gorsze, już gorsze kolory i tak dalej. Więc no dobra, no to po prostu pójdziemy sobie postrzelać tych... Wow, okej, dobra, czekaj, bo... ja tu... Jesus, co jest? Za głośno mam grę. Dlaczego ta gra jest taka głośna? Czekaj, spokojnie. Jezu, ale strasznie mam głośną grę. Co się dzieje się? Nawet siebie nie słyszę. Dobra, mogę na przykład wziąć tę broń? O, oczywiście, że nie mogę. Mamy nóż, mamy pistolecik, no i mamy broń. No cóż, no. A może jakbym sobie tak poczekał, postał sobie tutaj, posłuchał tych strzałów, no bo wiecie, no amunicja nie jest skończona, przynajmniej u mnie, mam 30 na 14, spoko, no i co? I gościu sobie strzela i po prostu poczekam, aż mi się skończy amunicja i tyle. Dobra, nie ma co, po prostu lecimy do gościa, zabijamy go i już. O, dwóch mamy tu, wow, ty w ścianę, przez ścianę mnie zabijasz? No dobrze. Oj. Oni chyba byli przyjaciółmi. O nie, co ja zrobiłem? Teraz mi jest przykro. No popatrzcie na to. Popatrzcie, zginęli jako przyjaciele. Okej, no dobrze, może być i tak. Został nam ostatni gościu, no okej, no dobra. Nie powiem, że mi to nie przeszkadza, ale strasznie mi się smutno zrobiło, jak zobaczyłem tamtych, no prawdopodobnie przyjaciół, którzy razem zginęli na wojnie. Dobra, panie, mam... Wow! Patrzcie, jakie to jest chamskie, bo to się tak ładnie pulsuje, tak razy trzy. Zabicie 6 ludzi i wyruszenie w pojedynkę, $60. To ja dziękuję za taką pracę, ale możemy mieć razy 3, ale zgaduję na 100%. Zgaduję, że jak wcisnę to pulsujące, bardzo kuszące razy 3, to będzie taka piękna reklama. Uwaga, zakładamy. Będzie, nie będzie, piszcie w komentarzach, a ja wciskam i... O, chciałem skipnąć reklamę, ale nie mogę, bo wtedy nie dostanę razy 3 punktów. Dobra, a spierdolę 60 i już jedziemy dalej. Czyli równie dobrze mogłem nie oglądać tej reklamy, tylko na przykład obejrzeć ją tutaj i dostać te razy 3, co nie? Oh my god, czy naprawdę, ja wiem, co wy mi piszecie, zawsze mi piszecie, wyłączaj internet, jak gra... Wow, od razu, czekajcie, bo od razu lecą do mnie. Ale dostał pięknie, bo ja chcę wam powiedzieć, czekajcie, spokojnie. No, ja nic nie robię, mam tutaj autoshoota, wiecie co, to ja od razu ustawię tu kamerę i niech będą sobie strzelać, a ja wam coś, ja wiem, że powinienem wyłączać internet, jak gram, ale ja chcę wam pokazać, jak bardzo, jak po chamsku i jak bardzo dużo jest tutaj po prostu reklam. Gdzie nie wcisnę? Reklama. Wcisnę w pauzę? Rozumiem, ale jeszcze gorzej by było. No, dobrze, przeładowuj spokojnie. Great.
Co jest? Gdzie jest gościu? Gdzie jest gościu? No gdzie jest gościu? A, oczywiście strzela przez ścianę, okej. Okay. Nie spada mi HP? Nie spada, dobrze. Ja rozumiem, okej, okay, reklamy, spoko, jasne. Ale gorzej by było, jakby jeszcze na przykład wcisnął, nie wiem, reload i reklama. Skok i reklama. No i to już by było naprawdę chamskie do potęgi. Ale okej, okay, mamy tutaj gościa, który próbuje nas zestrzelić, ale raczej to mu się nie uda. Ale mam jeden strzał. Nie, a co ja mam teraz robić? To prawdopodobnie teraz będę musiał używać po prostu pistoletu. No dobrze, no to teraz lecimy po prostu z pistoletem. Tutaj mamy dwóch gości, z tego co widzę na radarze. Pode mną jest. Wow, czekajcie, dobra, spokojnie. I jeszcze trzeci tutaj jest gdzieś gościu. Raz i już. Ale najlepsze jest to, że na przykład, okej, spoko, ja wiem, muszę kupić bronię za real kasę. Ale dlaczego na przykład nie mogę podnieść tej broni tutaj? Dopiero teraz zauważyłem, że mam 36 AP, a zostało nam jeszcze chyba dwóch. No, dobra, już. Okej, okay, jeszcze kolejny. No strzelaj. Very well. Let's get moving then. Pięknie, po prostu bardzo mi się to podoba. Dobrze, włączamy reklamę, bo wiem, że na pewno będzie. W ogóle, co jeszcze zauważyłem najlepszego? Mamy zabić 10 ludzi, okej, okay, ale nie odnawia nam się amunicja. Mamy jeden strzał z tej broni i potem będę musiał zmienić już na pistolecik. Bardzo mi się to podoba, od razu lecimy na pistolet i no cóż, no idziemy no. Mimo, że ta grafika nie jest jakaś taka tutaj najgorsza, no przyznajcie. Grafika nie jest, naprawdę nie jest taka najgorsza. A mogę go zabić? Pięknie, ej, no dobrze, jak z takiego dystansu możemy zabić pistoletem, no to pięknie. Ale powiedzcie szczerze, czy ta grafika jest taka najgorsza jak na grę na telefon? No bo co? Nie jest jakaś super ekstra może, ale no to jest gra na telefon tak naprawdę, więc no nie możemy się tego akurat czepiać i to jest chyba jedyny dobry aspekt tej gry. Ale no równie dobrze mógłbym ja stworzyć taką grę, no bo to jest jednak gra na Unity 3D, więc no pewnie gotowiec, ściągnięty jak tak samo jak ta mapa. Wow, ale gościu się schował w rogu. Okej, mamy jeszcze zabić 7 ludzi, tylko jakbym jeszcze mógł obracać normalnie tę kamerę. Dobra, skradamy się, chociaż nie wiem, z drugiej strony nie ma co się skradać. No okej, spokojnie, trzeba się skupić i lecić dalej, bo jednak mamy jeszcze zabić 5 gości. Czy w ogóle, napiszcie w komentarzach, czy ja w ogóle poradzę sobie, czy nie. Czekajcie, ja sobie tak, oni się skradają pięknie, a ja tylko... Ten taki ponętny głos, który mówi mi za każdym razem jak kogo... Wow, co jest? O ty pajacu jeden! Ja się tutaj napawam, podniecam się jak debil jakimś głosem, który mi za każdym razem mówi... O, ładnie. Zabiję kogoś? O, fajnie. Zabiję drugiego gościa? Ej, świetnie. Czy to jest CSGO, czy jakiś symulator randek? What the hell? No dobra, nieważne, jedziemy po prostu z kolejnym gościu. Ja sobie przeładuję na spokojnie i zabijamy gościa. I mam dosyć już tej gry. Naprawdę mam dosyć tej gry. I co teraz? Ile kasy dostaniemy? 100. Pięknie, po prostu pięknie, dobrze. Lecimy dalej, reklama, fajnie, fajnie. Jak się to gówno skipuje? Dawaj Xa, okej, okay. I co teraz? Jaka będzie teraz mapa? Mamy zabić 11 ludzi i mamy kolejną mapę taką samą, czyli kopiuj, wklej. A mnie bardzo ciekawi, bo jak pamiętacie, bardzo, bardzo dużo było tych misji w tej grze, więc ile map byłoby tutaj? Możecie zgadywać w komentarzach, ale ja już mam tego dosyć, ja już tego nie dotykam. Mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku, na razie i cześć!